Siema, siema, jestem Rajolet z Gplay, to jest kończynek z naszej serii Podwórko Kolonisty, bo jakżby inaczej, witam was w kolejnym odcinku z Krzysztofem. Siemano. Oraz widzami na czacie, siemaneczko wszystkim tutaj z gromadzonym. Od razu ustawcie łapeczkę w górę, bo odcinek myślę, że będzie znowu fajny, taki, bo żniwa, ale żniwa teraz sojki. Zobaczymy, ile tej sypnie sojki. Czy coś się nam krzywo zmieniło na gospie? Chyba niewiele, nie? Chyba nie. Nie, bo nic się nie zmieniło. Przypomnę, że istnieje jeszcze tutaj chyba dalej oferta aktualna odnośnie Zetora Krystala oraz szesnastki. Oboje tych maszyn za 25 tysięcy są do kupienia, więc jak ktoś to śmiało, możecie sobie pisać jakieś tam pomysły na wasze pomysły na ten. Tylko w odcinku poprzednim jakby co, nie? To co nie się do poprzedniego odcinka. No, więc mam przygotowane zestawy już tak naprawdę tutaj New Holland oraz Deutsch. Który chcesz Krzychu brać dzisiaj? Wybieraj. Ja chcę żółtego. Dobra, to my będziemy sobie Deutscha i pojedziemy. Najpierw na to większe pole pojedziemy, okej? Okay? Jak coś. Prowadź. Dobrze, to ja prowadzę. Robiłeś serwis maszyny, czy nie? Oczywiście, że nie. To się zrobi na polu już najwyżej, trudno. A, ludzka. Ja mam ten. No? 86% ja mam, więc chyba dobrze. Okej. Okay. Ludzka, posiadam na sobie teraz... O Jezu, sorry. Posiadam teraz Tobiego. Testuję sobie Tobiego, bo zostałem tutaj, wiecie, ambasadorem oficjalnym. Co tam się dzieje? No tył ci zachodzi, pamiętaj. Ale dupsko. No. I mam problem taki sobie, że działa tylko na oczy. Zobaczcie, nie? Działa na głowę. Do ustawień nawet trzeba coś się tam znaleźć, coś odnośnie tego, ale gdzie to jest i tak dalej, to nie mam pojęcia jeszcze, więc będę musiał sobie sprawdzić. Jezu, tu ciężko, to bramę trzeba poszerzyć, mówię ci, nie? Kierowca po Matko jedyna! Dobrze, więc jedziemy sobie dalej. Już a patrz, ja za pierwszym, cyk, gdzieś? No bo ty jesteś ten, masz mniejszą dupę. Ja tą taką szafę długą, że daj spokój. Patrz jak to zachodzi. Chłopie, to jak płetwa. No i widzę na fajny kawałek pola, bo to jest dosyć spory kawałek. Wiesz co, dawaj to coś na łąki, się rozłożymy i tyle, nie? Aha, masz pozwolenie na tym czadę, widzę. Tak, no. Tak, tak. Ja się tutaj rozłożę, to tam gdzieś. Na razie odczepię ten wózek, okej? Okay? Dobrze. Dobra, proszę bardzo. Proszę bardzo, wtedy. To mogę się powiedzieć, jak chcesz tutaj stanąć, tam trochę podjechał, nie? Nie, no, spokojnie. Dwa kombajny wjeżdżają, rozkładają się. Samolot gdzieś tam z tyłu sobie leci, w tle. Okej. Okay. Kable, wałek. Wiesz jak potem ciebie? Bo najpierw trzeba kliknąć raz Z, to potem przetrzymać. No wiem, mam już. Tak? A potem czułem, że działa? Bo ja nie wiem, czy to uruchomisz, nie? Bo tam trochę skomplikowane to jest. Już działa. Tak? To dobrze. Dobra, a my sobie lecimy. Ty, a to co to jest? Jakieś krzaki? Czek, ktoś tam coś tam wrzucał. Co to jest? Nie pamiętasz, jak ci... Patrz! Jakaś belka? Patrz co znalazłem! Dobra, do stawu. Do stawu utopić. Bobry będzie. Bobry zjadzą. Ej, ale słaby strasznie jest tutaj ten, ściernisko, nie? Takie malutkie. Mam ogólnie nową teksturę tej soi tutaj wgraną i tak wiecie. Działa, nie wiadomo jeszcze jak to wygląda, nie? Na razie póki co fajnie tam się kosi. No i zobaczymy jak to będzie sypać, nie? Bo no wiemy, że to pole nie należy do najlepszych naszych pól. Mimo to... chyba właśnie chcieliśmy pójść trochę w sojkę, żeby sprawdzić jak to będzie działać, nie? Nisko kosze? No nisko kosze akurat, no ale no... Co mam zrobić? Znaczy się nie da chyba tutaj, nie? I co jeszcze? Przykryliśmy sobie silosem z kiszonką tamten jeden, który został. Potem sobie dowaliliśmy tej trawy jeszcze tą kukurydzę i drugie z kukurydzy sobie czeka na trawę kolejną, więc tak trochę mieszankę robimy tak naprawdę. Ale to... Wiecie, no ja to wszystko. Ja też zasiałem przyliczkę na polu pana Pawła. A, no, tak. Na dwóch zasiałeś w sumie przyliczkę. Co nie? No. No tak, tak zgadza się. Tak, tak, to krzywy zawsze na dwóch polach. Bo teraz właśnie tutaj co robimy, to tu będziemy siać sobie jęczmień, dlatego musimy teraz sobie kosić po prostu to pole. Jedź pierwszy. Ja go wpuszczam, a ten nie, dobra. Nie, ciecie. Dookoła wykosim... jedziemy najpierw, nie? Co? Kółko dookoła. No, pierwszy przejazd dookoła zrobimy sobie, no. Więc ten, teraz sobie właśnie robimy taki mecz, jak tutaj widzicie, że kosimy to pole, bo za chwilkę będziemy to rozwierzać, nie wiem, jakieś tam nawozy sobie pewnie rzucimy, trochę tego obornika może i tak dalej, żeby...
tą grę będzie tam trochę użyźnić. No i wiadomo, że potem będziemy tu siać od razu. Siać będziemy tutaj, co będziemy siać w Krzychu? No pszenicę, nie? Jęczmień, tak, jęczmień, zapomniałem na śmierć, no właśnie. Będzie jęczmień siany, także spoczko. Ej, to pole wydało się większe w sumie, ale ja mam takie duże kombajny, to w sumie... Nie, ja chyba ciągle zostałem mentalnie w bizonach, nie? Nieźle. Pojadę pierwszy, okej, okay, teraz. Dobrze. Czekaj, bo ja mam dupskę wielkie, nie? No ja mówię, tak strasznie jest skrętny. Co mówisz? Nie będzie dobrego szofera. No, jest to, ale on jest długi ten Deutsch, nie? Naprawdę, widzisz, nie? Dobra. Aby tylko raz dookoła wjechać, to potem będzie się fajnie szło. Będziemy sobie tam pewnie raz przerażę robić albo... No będzie lepiej, nie? No, będzie lepiej. Będzie po tych hashtag jeździć. Hashtag soja. No i mamy też właśnie potrzebujący ten zestaw na gospie z Holandem już. Zestaw jest to nową tandemką, no i z zasławką tą starą, nie? Także myślę, że git. Zapewne, na razie przypominamy spokój, bo ta jest ogólnie ta tandemka... 39 ton do wyładowania. No, no to jest sporo. Ja wątpię, że w ogóle nakosimy cały zestaw z tych dwóch kawałków, nie? Header ponieś, masz na joysticku guzik przecież chyba. Ha, ale ty jesteś śliczny. No panel sajteka masz. A Sajtek, jak tam? Sajtek się nie odzywa, leży pod biurkiem i nie reaguje, nie? Nie żyje, trzeba go podłączyć. Respirator. Nie wiem, co mu się stało, ale nie odpowiada po prostu. Cześć, Skrytek, siemanko. Okej. Okay. Ile masz procent w ogóle? No, 26. Ja mam 31. Tylko, że ty masz tam inny ten, nie? No ja mam mniejszy header, ale mniejszy zbiornik. A ty masz większy header, inne kilogramy tam, w sensie te jednostki. Nie, no to i tak powinno być tyle samo. Ja pytam o procenty, nie? Bo ja mam na przykład 1750 kg, nie? A ty ile masz? Ja mam 1900 litrów. No, a ty masz w litrach, nie? No właśnie, bo ja gram na kilogramach, nie? Więc trochę to jest co innego to działa, nie? No właśnie, tego się pytam. Tak, no, niska kosze to lepsza uprawa będzie. Dokładnie. Jest taki też modzik taki widziałem, który daje słomę z rzepaku i z sojki, nie? Tam trochę mniejszą niż z pszenicy i jęczmienia na przykład. No, ale ten, nie wiem czy takie coś warto robić? Chyba średnio, nie? Więcej roboty wiesz, z tym niż... I youtuberzy używają, no. No tak. I właśnie to Jankus pokazywał, że takie coś, że tamten, że on na tym gra, nie? Ale jakoś tak nie wsiąłem to nie za bardzo. Go trzywago dzisiaj? Nie wiem. Chyba ten. Nie wiem w sumie, dzisiaj bardziej walaszek. No i fajnie. Nie wiem, no, wątpię, że dzisiaj wyrobi się z tym samym polem na raz, żeby zrobić. Chociaż jakby się może postarać, na czym byśmy może zrobili. Ale fakt, że jeszcze chciałem pojechać na pole tylko 53, 5 i 2. Tam za naszym młynem kupionym niedawno. Za naszą właściwie... No za naszym młynem, tak, no to młyn jest, a nie skup. No więc tam też myślałem, nie? Że może by coś tam ogarnąć ogólnie. Ale mówię, dobra, to pole jest fajniejsze w sumie, bo jest takie duże i chcieliśmy wam pokazać ogrom tego pola, jakie teraz jest, nie? Bo to jest nasze top 2 największe pole. Było największe, dopóki nie połączyliśmy sobie dziesiątki dwójki z trójką. Znaczy dziesiątki trójki i dziesiątki dwójki. Tam teraz jest więcej hektarów na tamtym kawałku. No ale naprawdę zaczyna się tu robić ciekawym tej naszej serii. No i myślę, że zacznie długo Krzychu, wiesz co zrobimy sobie? Będziemy musieli ogarnąć header do kukurudzy jakiś, nie? No, no. Bo będziemy teraz szli w ziarno. A nie ma do Deutscha? W przypadku nie mamy? Nie, bo ja wyporaczałem wtedy, wiesz? No, to jest pytanie do którego? To co? Do którego załatwiamy? No chyba do żółtego, nie? Żółty jest większy takim kombajnem, nie? Jak nie ma sieczkarni, to ma sens ten mod według skromnego mnie? No jak nie ma sieczkarni, to tak. To ma to sens, aha, nie? No chyba mamy już. Nie no, my to mamy, no bo to sieczkarnie w kombajnie, nie? Cześć Wienox, siema. Cześć się wręcz Karolak, witam. No, także, no ponad połowę zbiornika już, nie, powolutku się tam coś robi. Ja mam 10% właśnie. Ile?
50%. A, czyli ty pewnie będziesz chyba później. To najwyżej ja pojadę sobie po zestaw jeszcze tam, zanim ty no, dojedziesz. No, tylko ja będę dużo sypał, nie? Na przyczepę. A, no tak, ty dużo sypiesz. No. No w sumie tak, dobra. Bo mijaka zostawił, chłop. Nie, ja chciałem już wyrównać, wiesz? Zaraz sobie załatwię no. to. Moc na kilogramy? O matko, żebym teraz pamiętał, co to było za moc, nie? Ale to jest taki modzik, nie wiem, on ma takie trzy kostki, nie? Niebieskie. I tam są chyba kilogramy, funty i coś jeszcze na nich narysowane. Tylko nie pamiętam, jak to się nazywało, nie? Od Rockstara to jest mod? A nie wiem, może od Rockstara? Nie mam pojęcia, od kogo to jest modzik. Ale jak nie to da, a może być od Vertex Flauta, nie? Satitka, work in progress będzie w swoim czasie, jak będzie co pokazywać. Aktualnie siedzę mocno w blenderze i modeluję. Więc no nie ma co pokazać po prostu, co ci mam pokazać? Nowe drzewa postawione na mapie? Wiesz, no teraz trzeba działać, modelować, nie? A właśnie jestem na etapie modelowania trzeciej gospy. Myślę, że powinienem skończyć do końca następnego tygodnia. Całość, nie? Ogarnąć i żeby działała. Bo też to oczywiście te całe gospy jest dla was na modhuba, więc jak coś będziecie mogli sobie przenieść tę gospę na inną mapę po prostu, bo wiele osób gdzieś tam podpytuje przy innych mapach, ej, czy mogę wziąć sobie na przykład gospę stąd do innej mapy, nie? Czy coś, albo czym jakoś to mógł przenieść. No to myślę, kurde, zrobię to na modhuba, pobierzecie sobie po prostu to jako osobny modzik i tyle, nie? I będziecie mogli sobie robić, na której mapie chcecie takie gospy, nie? Także myślę, że to na pewno dla was spoko, bo też kilka fajnych modeli padnie, takie trochę nowych. O Jezu, sorry, biegi porąbałem. Nie no, kierowca zajebisty. No. Tak jest, wynik konkursu już było, panie Madiero. Myślałem, że by day, jak to było? My day, Lord Mandeiro. O, Mandeiro. Jak ktoś wie, co, wiecie, kto to jest Lord Mandeiro? Możecie napisać. Pogiełem dzioby, no dobrze, nie header, nie? Tam dzioby jeszcze, coś to nic, ale gorzej byłby z headerem, nie? No ale fajnie to leci sobie, zobaczcie. Elegancka robota idzie. Niektórkę byśmy zrobili jak tu z samej strony. No, jakoś też by to się zrobiło. Tak, dzisiaj tak mówię, typowo żniwa, nic więcej poza tym nie będziemy w planach mieć na ten odcinek, no bo to jest aktualnie dla nas priorytet. Chciałem tę solikę wam pokazać, jak tutaj na tym polu wygląda. No i co? I kurczę, niedługo coś nam się może będzie działo z budowami powoli jakimiś nowymi, nie? Bo jednak na razie tak trochę przycichły tematy, ale spokojnie, wszystko się sobie wróciło, sorry. Wszystko sobie jeszcze wróci już niedługo. Na pewno chata, nie? Chata jest czymś takim najważniejszym dla nas, bo będziemy musieli to ustawiać trochę. I to są dla mnie więcej z roboty, czy na krzycha, nie? Ale myślę, że mi się spodoba, jako taka. Więc co, my się zaczniemy chyba od tego, żeby meble wynosić, nie? No tak, wiadomo. No, wyniesiemy gdzieś meble sobie tam do garażu albo coś. I zobaczcie dokładnie, jak to będzie działać, nie? Bo już niedługo, bo już w sumie od października ruszamy z tym tematem. Także w przyszłym odcinku myślę, że powinno to się tam pojawić. Bo tam wiadomo, że na razie już tak nic trochę się nie dzieje. Więc w kolejnym odcinku pewnie ruszamy już z naszym domem, nie? Pokażemy wam, jak ten dom będzie tam sobie wyglądał i w ogóle, nie? Sprawdzę potem organista, dobra? Z tymi żyletkami, wszystko gdzie jest dobrze. Ja poproszę dwa bilety na żylety, nie? Okej. Okay. Jak już tutaj dojedziesz, to ja... Sam wiesz co? Jak skończysz kosić, to no. się rozłóż, dobra? A ja pójdę może po ten... Po zestaw teraz. Dobrze. Okej. No, o właśnie, myślę, wam nie pokazałem zgrabiarki nowej, nie? Więc mamy nową zgrabiarkę Felle. Proszę bardzo. O! Tu jest ona właśnie. Więc tak, tak sobie wygląda spokojnie. Tam może jeszcze kiedyś będę czas, wam pokażę, jak ona już działa, nie? Ej, ale plus tak jest śledzenia tych gałek ocznych w tym, w Tobim, że jak jadę sobie na przykład teraz, nie? To wystarczy, że po prostu patrzę się na bramę i oraz kamerę mi pod bramę, wiesz, centruje, nie? No, to spoko, nie? Dobra. Obawiam się, że mamy już duże stawy, żeby jeździć przez bramy, nie? Nie, dobra. W kolejnym odcinku to postawimy nowy płot, to już wam gwarantuję. Chyba bramę. Tak, no coś płot i bramę, nie? Wszystko, wiesz. No. Chciałem robić jakieś tam odcinki zalewania słupków, mieszania betonu, nie. Nie chcę mi się tego robić, po prostu... Weź podjedź, ja mam 97, nie? Już jadę. 98.
Już jadę, zanim ty się wysypiesz, to akurat jadę do ciebie, nie? No właśnie. Proszę bardzo, a ile masz ton? Co tam trażu? 6800. Okej. Okay. Mam trochę maszyn tutaj. Ja tam 93%, więc pewnie tak pojadę na jakieś takie półgwizdka, że tam do ciebie dojechać może i dzikit, nie? Siema, ten Tobi, działa ci na Windows 11 czy na 10? No działa mi na 10 teraz, nie? W sensie, bo ja mam go ustawionego na oczy, wiesz, a jego można ustawić też na to, żeby śledził ruchy głowy, ale teraz widzisz, że głowy nie śledzi, a oczy? Jak najbardziej, nie? Więc... O! Jest to fajny sprzęcik, nie? Tylko minus, kurde, taki największy jest, że nie mogę ustawić tego na głowę, nie? A gdzieś to widziałem, jest taka opcja, tylko kurde, mamy... Coś w programie tym jest popieprzone, bo nie mogę tego znaleźć, nie? Więc no. O, dobra. Ale spokojnie, gdzieś tam sobie ogarnę, nie ma takich rzeczy, które nie da się zrobić, nie? Wszystko da się załatwić, także spokojnie. No ja nie. Ale dziwne było teraz, nie? Wyremontowanej chaty nie będzie nam od huby, jakby co. Nie, no nie, te wszystkie nasze chaty to ten, to takie po serie, nie? Bardziej. Jak to mówi Boxer? Nie, no i gdzie? No jak? No co ty? Ogarniemy. Ja, pojedź z drugiej strony, okej? Jak coś, bo to muszę dokończyć przejazd. A, tam już. No, pojadę sobie tak, się dokończę. Co to za młodzik na dole ekranu? O kim mówisz, o kim młodziku? O tym, co pokazuje procenty, tak? Zużycia. Ty, ja naprawiałem w ogóle maszynę? Nie wiem, ja mam 86%, a ty masz mniej, widzę. Trzeba naprawić, bo to jest ogólnie bliska plon, nie? Gubimy plon wtedy. 4700. W ogóle mamy strasznie mało pieniędzy na koncie, tak trochę dziko, bo jak tak było 50 tysięcy, takie bezpieczne 50 tysięcy, nie? Ale teraz jak mamy tyle, to tak wam powiem, tako. A header też, czy nie? Header też, no. Header też, trzeba naprawić tam właśnie, nie? Okay. Tak, żeś ustawił... Tak, żeś kombajn ustawił, widać jaki... A, no tak. Nie, w sensie modzik, który pokazuje ustawienie, znaczy naprawę na danym modzie, tak? Znaczy na danym elemencie, czyli na przykład nie pokazuje na całości, tylko jak kliknę sobie na header pod G, no to mam zużycie headeru, nie? O to ci chodzi? Nie no, od napisy, nie? Jak masz... A, to nie wiem, jak ten mod się nazywa. Jakiś display info pewnie, coś takiego, nie? Dzięki, pokój za follow. Jak to się jeszcze dookoła, okej? Okay? Ej, zrobimy to poletko dzisiaj. Myślę, na to kolejne pojedziemy, nie? Nie wiem. Coś takiego, more display info, nie wiem jak to się nazywa do końca, wiesz? Musiałem sobie sprawdzić, czekać na jakieś tego wody, bo trochę mi się... Kurzy się strasznie. Ta sojka, słucha? Kabinie? Co? Szczelna kabina. Nie, bo z klimy zaciąga, wiesz? Filtry mam zapchane. A. Elegancko, kurde, krzyku, żeśmy to położyli w... 18 minut mamy to, już odcinka. Jeszcze tam trochę gadania było. Jeszcze nie, może nie położyli, no ale wiesz. No, już jest 20 minut pójdzie, nie? Zarobiście, mega spoko, nie? Miałbyś tu miniaturkę, zrobię na kolejny polny, że miniaturkę. No, spokojnie. Z jakieś takie jeszcze rzeczy, słuchajcie, dowiozłem troszkę tego zboża na nasz młyn i mleka do mleczarni, więc tam to się trzeba powoli tworzyć, ale tego mleka też pewnie niedługo trzeba będzie dostarczyć więcej, bo trochę tam produkcja stała, skoro kupiliśmy, to warto korzystać. No i mam nadzieję, że niedługo gdzieś tam we wrześniu, czy tam we wrześniu nie, w grudniu trochę sprzedajemy tego i nam starczy kasę na jakieś nowe pola, nie? Bo teraz idziemy mocno w pola. I też jestem ciekaw w ogóle, ile mamy hektarów, nie? Szkoda, że nie ma takiego modziku, który ci informuje o tym, ile masz hektarów w ogóle, nie? No. Szkoda, no. No i co, teraz jak chodzi o pola, to pewnie myślę, że kupimy sobie teraz to poletko. O, to w sumie soty, to dokończ, myślę, na raz akurat przejedziesz. Spoko. A ja pojadę się wysypać i na nowe pole pojadę. Kupimy teraz, wiadomo, że raczej jakieś pole typu 74, żeby połączyć 73. I coś tam jeszcze pewnie dalej pokombinujemy z innymi poletkami, że troszkę może połączyć, nie? Bo nie, czy chcę iść totalnie w nowe pola? Jak już to może byśmy kupili te pola na dole mapy, nie? Te 75 na przykład fajnie wygląda. No. Takie duże jest, nie? Tym,
A nie, 56 mieliśmy robić przecież, żeby tamte pole jeszcze bardziej powiększyć. Tam byłby spory ten. No to też, nie? Sporo to było roboty, bo tam by trzeba było trochę drzew wyciąć, trochę drzew posadzić, żeby tam fajnie wyglądało, nie? Także z tym zobaczycie, co tam się będzie działo, nie? Jeszcze to ta trawa jest, że się nie ogarną jej. Ja wiem, wiem. Ogarniemy. Ogarniemy. Dobra. Dobra. A, dobra, to kujak mogę sobie tutaj spokojnie cofnąć. Okej. Okay. Ile masz ustawione sita? Nie wiem, na ile mam te sita ustawione. Okej, okay, dobra. Jeszcze trochę to trzeba cofnąć. O, jeszcze będzie samo git. Dobra, Krzysiu, tutaj na kolejne pole, nie? Mhm. Więc myślę, że całkiem sprawnie poszło. Wysypałeś wszystko się już tam na tym? Nie, ja mam 30% w tym zbiorniku. Ja, aha, wiesz, to mi długo by zajęło, nie? No, no, no. Ja mam wysypywanie to długie. Dobra. Zbiornik? Może złożę ten zbiornik bez kitu. Trochę go złożę. Czy ja dobrze jadę w ogóle tędy? O, nie mogę jechać asfaltem, dobra, nic. Jak ktoś krzyknie, to możesz jechać asfaltem tamtędy, nie? Spoko. Ale ej, mega dziwnie się czuję tak z tym, wiecie? W sensie to jest do ogarnięcia, ale o wiele łatwiej byłoby sterować sobie głową, nie? Bo to bardziej właśnie jak mam czat czy coś, to wiecie, zrobię sobie tak i już mam, wiecie, odchodzi mi to, nie? Więc trochę też tak sobiutko, nie? O, tu widzę, chłop buraków nasiał, bardzo dobrze. Za rok już będzie miał gdzie sprzedawać. Bo póki co jest tylko... dzięki za follow'a. Lupa, nie, Luputara. Siema. Siema, siema. Ty w tej swojej przyczepce masz ten światło, czy nie? Której? Kombajna. Mam, no. Ja nie mam. Nie mam masz? Kabli. Nie, mam jakieś odblaski tylko. A, no i dobra, po coś tam, nie? Aj, pan spokój z takimi rzeczami. Bida straszna. O, a już sobie tutaj zajeżdżam. Tylko właśnie nie wiem, czy tu można by w sumie stanąć. Może to sobie gdzieś ogarnę. Bo troszkę to jest taki, wiesz, las, nie? Żeby jakoś tam w miarę nic nie robić, a że też się fajnie by tutaj móc rozłożyć. Okej. Okay. A tam jest coś wolnego? Wiesz co, Krzysiu, to może się rozłóż tam na ściernisku, nie? Bo trochę nie będzie miejsca. Tak teraz patrzę, ty masz szerszy header, nie? No. O Boże, proszę serdecznie. Dobra. Sami ta gra faktycznie realnie nie wychodzi, nie? Tak, Janek, wleciał Barber Fresh. Znaczy Barber, to zwykły fryzjer, nie jakiś Barber. Teraz wszystko jest Barber, wszystko jest Fresh. Normalnych fryzjerów już nie ma. Brody nie ma, żeby był Barber. No, właśnie Barber to do brody jest, nie? O, mam też GPS-a. Co na GPS-ie pojadę, nie? Siema Albert, witam serdecznie. Jak ktoś tam gromoczynczyk właśnie teraz? No jakoś tam leci to. Po trochu tam, tego. A dziś takie trochę dłuższy przycieku zrobimy sobie. Chociaż, no nie no, w sumie, aby tego Krzyku to przyjechał i w sumie się będzie mogli pożegnać tak naprawdę. Zobaczymy, co się nakosiliśmy. Chociaż myślę, że... Czy przedłużamy odcinek bliska do końca? Bo ja bym tak zrobił, myślę, że musimy turkę pierdyknąć, nie? A więc tak, bo to jest mniejsze pole. No niby mniejsze, nie? No niby mniejsze jakieś tam, nie? Ej, jakbyśmy tu robili ten... Więc tak krzywdzi powiem, że chyba to 56 pole, bo to zrobili chyba na osobno pole, wiesz? No tak, bo tam to będzie trudno do osiania wtedy, nie? Tu będzie ciężko z tym zrobić, no. Tam to musi być osobno. No tak, no tak to by pasowało zrobić na osobno pole, nie? Zobaczcie, jak tutaj dziwnie to wygląda, nie? Mega dziwne. Chyba zrobić ten, a nie dobra, w sumie nie no, osobno będzie pole chyba. One są takie fajne fikumiku, więc... No osobno byłoby chyba najlepiej tej. A, tu siałeś tej, tak? Na tym polu? Bo to przy nic tak? Tak, 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 tak. No i fajnie.
Trochę nam się będzie trzeba na mocno jakoś dać. Właśnie, teraz ludzie ogólnie tak trochę zagram też nierealnie. Ale mamy dużo bardzo no, obornika i tego płynnego jakiś sztucznego i tego no, nie, nie, kurde. Nie mogę ci się wysłowić. Obornika takiego normalnego i obornika płynnego, nie? Tej gnojowicy. Więc właśnie sobie pewnie tą gnojowicą gdzieś tam będziemy tutaj nawozić takie pola. Żeby po prostu załatwić sobie to, no bo mamy azotną, to po co będziemy kupować, nie? Skoro wiesz, mamy tutaj na poletku, nie? Znaczy na gorzkie swój, nie? No to. Ja to mam chyba maku, wiesz? Ustawione, chociaż nie pamiętam. Może nie mam? Wiem, że kiedyś używam tego, ale teraz mam chyba tak, że wiesz. Nie masz. Może i nie mam. Ale rzadko kiedy korzystam z GPS-u, nie? W sensie na odcinkach może częściej jak ktoś tam chce pogadać, przykład teraz gram bez GPS-u, nie? Jeszcze teraz jadę bez GPS-u na przejazd, więc wiesz. Dzięki Tomek za follow-a. Co ty wiesz, na policję dzwonił? Tak? Dziękuję, dzwonię na ciebie na policję, żeby światło jeździsz. Aha! Ale to. A nie, czekaj, na mnie jest zarejestrowany. Nie dzwoń! Nie dzwoń! Nie dzwoń! Nie. Ej, zrobimy taki myk, że ja teraz podjadę sobie po zestaw, a ty pojedziesz do pola i tam zrobimy naturkę, dobra? Spoko. No, więc jakby co to ten. Jadę po zestaw. Ty ktoś to dokończysz tutaj, podjazd zrobisz, okej? Okay? Mhm. Gdzie jest ten zestawik nasz? Ty, mamy 69% przyczepy tej. To może w sumie niepotrzebnie braliśmy tą drugą? Tak trochę wychodzi, że na razie tylko jedna wystarczy, nie? No. A, trudno. No i remonci tej przyczepki też sobie zrobimy ogólnie niedługo, więc sprawdzimy sobie o technicznie, jak ona nam wygląda. Troszkę ją wizualkę ogarnię, bo widzicie, trochę jest taka przestarzała, abyśmy chcieli sobie odmalować, żeby, wiecie, nówka, sztuki były, że tu się jeździ i tak dalej. Napęd włączony jest, kość 12 ton pod górkę taką podjechać musi. Podczas odcinka zrobić rajda do Yongusa, myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, nie? Tego jeszcze na YouTube nie było. Ej, w ogóle mamy mało pieniędzy. No, 12 tysięcy tylko. Ale to jest przejściowy. Uwierzcie mi, że jak sprzedamy to, co mamy już wyprodukowane, nie? Czyli te... O, właśnie, mąka już się produkuje? No, już na początku się produkowała, nie? No tak, ale czy jakaś paletę się zrobiła może albo coś? Trzeba sprawdzić. No, nie wiem. Bo ogólnie mamy własną linię mąki, nie? Za chwilę wam pokażemy. Ty krzyż widziałeś? A nie, bo ty chyba nie masz tego do tego. Linię mąki? No może zmieniłeś niektóre te, nie? Tak, nie. Mamy teraz własną mąkę. Tutaj, zaraz wam pokażę, bo myślicie, że są też jakieś żarty? Czekajcie, tylko sobie tej gady wam pokażę, proszę bardzo. Ja się tylko mąka oczywiście wyprodukowała, mam nadzieję, że tak? Jest! Jezu, i tej mąki już tu jest! Jednak nie mam. Nie zmieniłem tutaj. Jednak nie zmieniłem, to trzeba zmienić. Dobra, to nieważne. Ale to z starymi nakrętami leci jakieś, ja muszę do nich zadzwonić, żeby przebili sportem. Będą przesypać tę mąkę do worków. No, tak zaraz zobaczycie. Dobra, to zrobimy naturkę i zaraz wracamy, nie? Wracamy do was ponownie, jesteśmy już po sesji zdjęciowej, Krzychu bardzo ładnie zapozował. Wiesz co, ja chyba teraz nie zrobię kółko dookoła, to może bym się wysypał, nie? A to jak coś tam mieć. Ja mam 53 razy, na spokojnie. No, to już się wysypałem wcześniej, jeszcze przed tym, także... No luzik. Jak to się od razu wiadę sobie od tej strony, nie? Spoko. Więc możesz robić tam tą stronę, nie? Ty, nie no, myślę, że przyczepa będzie spokojnie. Może nawet jak będzie jakiś, to jeszcze się uda trochę tam zasypać, nie? No. Tylko pytanko, czy właśnie nam jeszcze zostało przypadkiem z tamtego roku trochę tej sojki, bo żeśmy nie sprzedawali jej chyba stycznia, jakoś tak wyszło, przypadkiem. No jest jakieś 11 tysięcy kilogramów, zostało tam coś jeszcze, nie? Ogólnie zobacz, jak to wygląda teraz u nas, nie? Naprawdę potężne silosy zespany są, więc spoczko. Teraz jeszcze sojka właśnie, no i niedługo dojdzie też kukurudza na ziarno, także coś tam się będzie działo, nie? Young Carpet, siema, witam. A co, dzisiaj taki trochę dłuższy odcinek zrobi, a czemu mnie? Zawsze takie robię króciutkie, dzisiaj może być trochę dłuższy. Ale ty, jak dwa pola położymy... Nie, ale powiem ci, Krzysztof, to jest super sprawa, nie? Dwa kombajny, myksy, kwuch. Pierwszy mnie dzisiaj obaliliśmy, tam jest... Ile? Z hektar na pewno tam jest najbidniej, nie? Teraz to jeszcze lukna, tam się wysypuje. 30 i tu już będzie hektar, półtorej. No dobra, 2 hektar to będzie, nie? Na tym polu. No tutaj ciężko mi obliczyć, bo są różne te, nie? Jest tutaj...
Wiecie, jak to jest połączone, nie? Więc to nie powiem wam dokładnie ile jest, ale tam 2 hektary to tak proporcjonalnie. Nie no, 2 hektary czy 1,5? Powiedziałem wcześniej. Tak, chyba. No to dobra, to tak byłoby z hektar. Myślę. Może troszkę mniej. No. No to i tak jest spoko. To i tak jest fajnie. Tu właśnie trochę nie odpreskaliśmy, bo ja tam zapomniałem na odcinku to zrobić, więc trochę chwast odbiło. Ale to trudno. Źle jakoś nie jest. Nie, plon jest chyba okej, nawet tak patrzę po mapie, że jest w porządku, nie? Tym bardziej sama sojka oczywiście nie potrzebuje żadnego azotu, także tu plon jeszcze będzie fajny z tego. A przy okazji mamy też modzik, który sprawia, że sieczka daje na dodatkowy azot na pole, także dzieci umierać, zobaczcie, nie? Tu mamy 135, a tu mamy 160? 140. Dobra. Metr metrowi na polu nierówny, nie ma co mówić, tam jest więcej, jest mniej. Ale jest modzik, który nam daje teoretycznie tego azotu więcej, nie? No, więc nie patrzcie teraz na to, wiecie jak to jest. Jak już coś, to iść dookoła, okej? Bo to zaraz sobie przyjadę w drugą stronę. Ja mam po prostu taki odruch, że muszę ruszać głową, a on czas działa mi to na oczy, nie? Ale nie, powiem serio. Tobi, tracker, piąteczka, jest coś, to jest kurde... Fajna kurde rzecz, nie? Pamiętajcie oczywiście też ludzie, że macie w opisie, więc możecie sobie sami sprawdzić promocję. A z linku w opisie macie też rabat 5%, więc zawsze coś fajnego, jeżeli sobie myślą parę desek to oszczędzić, nie? Jeżeli ktoś tam chce kupić sobie, nie? Także, no, wiecie jak to jest, nie? No wiesz, Sebol. Jak tylko będę miał chwilę wolnego, tak najbardziej, nie? Ale po co mi teraz kierownica? Mi się nie chce grać na kierownicy teraz, nie? Mam taki po prostu detekt od kierownicy. Najchętniej to bym sobie pograł na kierce, to może jakąś wyścigówkę. O. Wyścigówkę bym pograł. Wyścigała wyścigówka, wyścignęła wyścigała wyścigówkę numer 6. Pamiętacie, taki wierszyk był? No, więc wiecie. Coś na tej zasadzie bym sobie. Wow. O, ale ty... Aj! Aj! Trochę tam zdarło blachę, nie? Ale trudno. Zdarło blachę niż na dwa razy prosić. No tak. Nie, elegancko, 34 minuty odcinka by było. A my trzymałem po poluch. Czyli kosimy hektar na 10 minut. Bardzo dobra. Bardzo dobre tempo. Idealnie. No. Zobacz. 98% mam idealnie. No, ja 27, też idealnie. Będzie pełno. Patrz jak sypią. Dobra. No już. Wiesz, elegancko, ty. To naprawdę spoko wyszło w takim razie, nie? Tylko właśnie to... Bałem, że po co. Co z tą sojką będziemy robić teraz, Krzychu? No bo to, nie wiem, do magazynu gdzieś pchać? Mam gdzieś wolne w magazynie coś? Poczekaj, bo... Mąkę. Nie, tak, sojka tam jest, sojka, rzepak i pszenica jest w Michałach, nie? No, więc jak najbardziej możemy tam zsypać sobie tą resztę, nie? Dobra, tak już tam się sypiesz, to ja sobie pojadę z maszyną, a ty już? Możesz sobie możesz już zostawię poszczepiać, nie? Do kupy. No tak. W sensie, jeżeli chodzi o Deutscha, to już wiesz, możesz go też nawet w sumie umyć i zaprowadzić pod wiaty już, nie? Bo New Holland się będzie używany do kukurydzy. A ja sobie już tutaj spokojnie zjadę. Tam cofniesz? Poczekaj, może ja przyjadę, żeby nie... Cieć. No, tam sobie spokojnie, bez stresowo, nie? Ja sobie okay. Radzę. Dobra, jedziemy. Nie, ale tą mąkę będę musiał ogarnąć tą sygnaturę nową, nie? To sobie wyślę screen, czy te pliki to sobie podmienisz, nie? Spoko. Bo to mega rzecz jest, nie? Wydajność, no. Oporowo lecimy. Ty, Krzyku, się wyrwałeś w pole tam? Zasiałeś coś na drugim polu? Czy mi się wydaje? To jest chyba jak ty save'a robiłeś to, że cię wywaliło. Aha, ja widziałem, okay. Jak dzisiaj wlazłem na serwer, to tak z ten, nie? A to niestety tak się tam gdzieś przeorze, nie? No to. Więc na luzie. Czemu ten dopojechałem, skoro mogłem tam? Już mamy koło kurnika przejazd, nie? No mamy. Dobra, może się jakoś złamie tutaj, poczekaj. No, jakoś tam idzie. Nie, ledwo co, nie? To naprawdę mówicie, że trzeba tutaj siadać ostro nad przebudową tego, nie? Płot będziemy rozbierać blisko, już to gwarantuję. Już w kolejnym odcinku będzie bez płotu, nie? Że będzie nowy płot po prostu.
Czekajcie, żeby to jeszcze tak jakoś ładnie wyszło, to ja może sobie tutaj zabiorę to. Odczepię, patrz jak będę teraz realnie zagram, zobaczcie to. Zobacz jak będę, patrz jak realnie gram w tę grę. Ty tak nie umiesz grać lepiej realnie niż na realny gospie. Ta, na realny gospie tak nie gram realnie jak tu gram realnie. Zobacz. Ale nie, bez kitu, im powinniśmy tak sobie grać cały czas, tak jak właśnie teraz robię, żeby sypać tak do sypu. Bo wtedy nas by to bardziej skłoniło do tego, żeby kupić coś nowszego, wiecie, coś, wykopać ten sobie ten kosz zasypowy, nie, pod ziemią, niż lecić tak jak teraz to lecę, nie. Dobra, jakoś tam w miarę jeszcze coś cofniemy. Czy będę się realnie wysypywać? No jakże, zobaczcie. Bliska. Tak to powinno wyglądać, panie majstry. To, no tak jest, ale tak jak tak patrzysz? Zobacz. Piękna sprawa. Żminka chodzi, dmuchała w sensie i sypie się na górę, nie? No. Wysypane? Wysypane. Oczywiście będę sypać dłużej, tak z 15 minut, nie? Ale i tak jest spoko, także... Dobra, więc to mamy ogarnięte, a teraz... Czekajcie, poczekam aż się ten... Aż sobie zejdzie... Cała ta paka. A! Ja nie wiem, czy widzisz nic sensownego, ale chyba... Coś takiego jest. Umiesz jeszcze tę maszynę? No, mogę. A właśnie, chciałem też sobie Kershera ogarnąć. Tylko wiesz co, Krzychu, myślałem, że jakbyśmy mieli Kershera, to albo tego mobilnego, takiego, którego można nosić, albo tego Kershera, choć nie, taką myjnię, taką wiesz, z typowym, z taką, jak to powiedzieć, z takim placem, nie, wybetonowanym, wiesz, na chemikalia. To no, raczej gdzieś tam po tym, żebyśmy się robili, nie? Tak jeszcze za wcześnie, takie coś. No tak trochę głupio przejść z wiadra i gąbki do takiego czegoś, nie? Ale no, jakby co, to takie sobie możemy ogarnąć potem, nie? Spoko. Więc też będzie fajnie, myślę. Tylko to będzie taka wielka, nie? Muszę się tak, taka zmusić. Duża. Dużo, dużo będzie, no. O, a tu lepiej się sypie, zobaczcie. Krzychu, jak ktoś zasłał, mam fajnie, bo sypie się ten. Lepiej się sypie, bez nie? Bez podnoszenia? Co? Tak, bez podnoszenia, no. Się. Więc no, można no. Zasłonem sypać paszę w oborach. No kurde, tu już farby nie ma na tym headerze już. Nie ma? Nie ma. Zaraz zobaczymy, co mi się dzieje. Skończyła się. Skończyli się. Skończyli się farby. No troszkę się lekko tutaj to ten. Tam jest środka na headerze. A, tutaj? Nie, no na tak. Headerze, tam w środku. No przy gardzielu, tak? Czy... A nie, mówisz o ślimaku. No jak no. To co rozprostuję, to co ma robić? No słuchaj, no tak jest, tak jest. No mówię, dobra. Że się skończyła. Kończymy ten odcinek. Tutaj pod ten, pod drzewo, ja wiem, możesz zaparkować? Się... A, tam. No, daj pod drzewo tutaj zaparkujemy. No dobra. O, przekazuję, pokażę bardziej tą przesarkę, nie? Więc proszę bardzo, to jest ta Fella, zgrabiarka, 8 metrów, elegancko, przesarka, przepraszam. Przesarka. Dobra. To co, my kończymy odcinek, zapraszam na kolejny, w którym będzie stał już nowy płot nowa brama. Jaka to jeszcze, sami nie wiemy, więc zobaczycie w kolejnym odcinku. Najtańsza. Szersza na pewno i będzie przesuwana pewnie. Więc dzięki za uwagę, do kolejnego odcinku, trzymajcie się, no i cześć, pozdro. Na razie, napiszcie hashtag długi odcinek, a wam przybędę serducho. Pa. Trzymano.